je... Co to było? Go nie widziałem jeszcze. Kiedy po ostatnim odcinku zacząłem wracać do mojego Seatrucka, to natknąłem się na coś dziwnego i pomyślałem, że od razu tutaj trzeba zacząć nagrywać. Podejdź mi drodzy, jestem Daisy Soskie, z kolejny śnieg ze Subnautica Below Zero. Koniecznie walicie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. I pewnie już powoli widzicie zarys tego, co mnie tutaj zainteresowało. A mianowicie tych drzwi, które znajdują się w najzwyklejszej jaskinie, które mogłem bez żadnego problemu przegapić. Gdyby były gorsze warunki, to z pewnością bym je przegapił. Ale też przez to, że słyszałem o tym sygnale wcześniej, to pomyślałem, że coś faktycznie musi być z tym sygnałem tutaj związanego. I mam nadzieję, że znajdziemy pierwszego przetrwańca. Poza tamtą osóbką, która nas wcześniej napadła na wyspie, ale najwidoczniej nikogo tutaj nie znaleźliśmy, za to mamy jakiś dziennik. Serik Drzewow. Wesper z PDA, który należał do Jeffa. I on tutaj był niedawno. Mamy nawet futro. Architekta. Dobra, czyli oni w tym momencie będą próbowali. Czekajcie, coś tam jest na zewnątrz po drugiej stronie i trochę się boję tego, co tam jest, ale nieważne. Wracając do tematu, no to wiemy, że on tutaj był. Fajny grzejniczek, taki by mi się tam przydał w bazie. Ale co najważniejsze, jest radio, więc mógł się z nami w każdej chwili skomunikować. Czy coś tutaj mamy do przeskanowania? Niestety nic nie przeskanujemy, więc tutaj nic nam się nie przyda. Ale to jest bardzo ważna informacja. I dzisiaj, tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, będziemy powoli się wybierać na wyspę w celu wzniesienia rakiety w kierunku Vesper. Oczywiście mojego śnieżnego szopa musiałem już naprawić nie jeden raz, ponieważ okazuje się, że nie jest aż tak wytrzymały, kiedy spada z wysokości i na szczęście nie wybucha przy kontakcie z wodą. Trzeba go po prostu zebrać i zabrać na suchy ląd. Mogę wam to nawet zaprezentować w tym momencie, jakby ktoś był ciekaw, jak to wygląda. To proszę bardzo, wpadamy do wody i nic nadzwyczaj tego się nie dzieje, po prostu musimy z niego wyjść, bo on dosyć słabo porusza się, a kiedy jesteśmy w wodzie. Ale czy dałoby się nim wydostać, jakbyśmy go naprowadzili? No, dałoby się pewnie, ale to jest więcej roboty niż to jest tak naprawdę warte, więc chowamy sobie Snowfoxa. Ja bym tylko zmienił jego nazwę na prawidłową w języku angielskim, bo niestety o jedno C za mało tutaj dałem. Ale będziemy potrzebowali jeszcze kawałek tego futra od jednego z tych potworów, ponieważ tak, dokładnie chyba tamtego śnieżnego stalkera, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zrobić sobie ten specjalny strój, a on mi się na pewno przyda, więc fajnie byłoby go mieć. Teraz tak, pozwólcie, że zaparkuję jakoś tym Snowfoxem. Mam nadzieję, że da się tak zrobić, żebym teraz nie miał cały czas Snowfoxa z błędem. Oj! Okej, zaparkowało się sam. Tak przynajmniej postanowił. Chyba, że jest polski znak śnieżny? Śnieżny shop. Okej, dobra, jest polska nazwa śnieżny shop. Myślę, że go tutaj zostawię, ponieważ boję się, że go zgubię. Na tamtej wyspie raczej nam nie będzie do niczego potrzebne. Ale teraz tak, z tym koleżką musimy się troszeczkę zaprzyjaźnić. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujesz, kolego. Ja tylko bym chciał od ciebie uzyskać kawalątek twojej skóry. To się nie tak robi? To się nie tak robi? Czekajcie, tak go sobie przeskanuję. Może stalker śnieżny, to jest właśnie to. Chyba, że on gubi jakoś swoją sierść. Okej, idzie. A! Uciekłem mu, dobra. Może spróbujemy jeszcze raz troszkę go poprosić o kawałek czegokolwiek. Nie da się go zabić na pewno. O, jest, jednak się udało. Nie wiem, czy jest z czego cieszyć, ale on jest bardzo niewygodny dla nas. No nie mogę z tym nic zrobić. Myślałem, że uda mi się przez to zebrać tą sierść, ale się nie udało. Nawet nie widzę, żeby ona była gdzieś zrzucona. Przynajmniej baza jest bezpieczna w tym momencie. Nie możemy tu się normalnie poruszać, no chyba, że on nagle wstanie, jak ja stąd sobie pójdę. Sekundka. Potrzebujemy futro stalkera śnieżnego. Tak, potrzebujemy do tego i do tego. Tutaj nawet potrzebujemy tego razy dwa. Zjeść go też nie możemy, więc dalej będziemy poruszać się wśród kostek żywności oraz rybek. Na razie żegnamy się z tą bazą. Wkrótce tutaj wrócę, kiedy zrobię sobie wszystko, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o fabułę. Po drodze, jak będziemy płynąć na wyspę, to przy okazji wpadniemy do jednej bazy prekursorów. Znaczy bazy prekursorów, po prostu technologii, która gdzieś się znajduje pod moją bazą. I warto byłoby sobie to wykorzystać, żeby w końcu jakiś zrzut dostać, bo mówiliście w komentarzach pod filmem,
że jeżeli będę korzystał z tej technologii, będę ją odkrywał, to w końcu dostanę jakiś ciekawy zrzut. A teraz miejmy nadzieję, że uda mi się wydostać z C-Tracka, z tego miejsca, bo to, że mi się tutaj udało wpłynąć, to jest jedno, ale teraz trzeba stąd wypłynąć, co raczej do prostych zadań należeć nie będzie. Na razie spróbuję omijać ich wszystkich. Także przypadkiem któryś mi się tam nie wepchał do tej dziury, bo jak tam wpadną do dziury, to jest koniec. Ale chyba się tym razem udało bez problemów. Bez problemów? Okej, jesteśmy bezpieczni, więc widzimy się teraz już przy bazie. Zobaczcie, tam jest naprawdę głęboko i tam za chwilkę popłyniemy, tylko trzeba podjąć męską decyzję, czy płyniemy tam tylko przy pomocy Seaglide'a. Odpada, bo mamy za mało baterii, nawet nie wiem, czy mamy jeszcze przy sobie jakąś, niestety nie mamy, ale chyba się coś tutaj powinno załadować, jak pamiętam, mam nadzieję, że się coś załadowało. Tak, mamy załadowaną baterię, więc sobie muszę jedną wziąć, poproszę i teraz sobie powymieniamy. A nie, dobra, jeszcze nie mogę wymienić, bo musi się najpierw cała wykończyć. To w takim razie, wiecie co, chyba wezmę ze sobą C-Tracka, bo jak on będzie mały, to raczej bez problemu uda mi się tam wpłynąć i w razie czego manewrować. No jak stracę C-Tracka, no to stracę, no trudno. Nie jednego Seamotha straciłem w trakcie zwykłej serii Subnautiki. W ogóle zobaczymy, czy tam się zmieszczę akurat przez tą szczelinę, która tutaj jest. Widzicie, to jest właśnie to miejsce. I jeżeli tam dotrzemy bezpiecznie, to uda nam się dostać część technologii prekursorów, którą zauważyłem w trakcie szukania różnych elementów do C-Tracka. No ale tam nie płynąłem bez was. Tylko w którą to było stronę? On gdzieś tutaj jest na pewno. Ten potwór gdzieś tu będzie. Założę się, że już powoli. O, jest! 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 Taki duży się już nie wydaje, kiedy jestem w C-Tracku. Ale wiecie co, niestety okazało się, że ej. Czy on zrobi brzydkie rzeczy? Aha. Wiecie co, to mam pomysł. Ja się go pozbędę. C-Track jest świetnym taranem, moi drodzy, więc postaram się pozbyć tego potwora za wszelką cenę. Znaliśmy drzewowa, on żyje, co? Teraz nie mamy czasu na takie rzeczy. Co? I thought the architect we walk may have been transferred to another facility. It was too precious to give up. Robin, sure. Oni jeszcze nie wiedzą, gdzie jest architekt. Jeżeli mówimy o tym samym, tak? It must have torn as I tried to escape. As soon as we have a ship available, we're bringing you both in. You're going to sit tight until then. Mamy się nie ruszać do tego czasu? No, nie wydaje mi się. Good. I have to brief the director on this. A co jeżeli nie tylko w nas wszedł obcy? A co jeżeli w Jeffa wszedł obcy, który jest groźniejszy? Przypominam wam, co prekursorzy robili z lewiatanami, żeby uratować planetę i żeby pozyskać ten enzym. Dobra, to sobie tam pływa trochę dalej tym razem, może się przestraszył. Ja tą technologię sobie wezmę i wyślemy zaraz rakietę, tylko sobie ustawię w bezpiecznym miejscu C-Tracka, tak żeby mieć troszkę światła więcej w tym miejscu. I teraz myślę, możemy bezpiecznie spróbować dopłynąć niżej. Naprawdę, ten moduł będzie mi potrzebny do większych głębokości. Ale to było gdzieś przy dnie, jak pamiętam. No, to musiało być gdzieś przy dnie i nie wiem, czy nie w kierunku wyspy. Bo to była taka mała jaskinia. Oj! Co to było? Tego nie widziałem jeszcze. Przestraszyłem się teraz, naprawdę, nie na żarty. Ja pierniczę. Od kiedy ta gra ma tag horror? O! Trafiliśmy tutaj szybciej niż się spodziewałem i przy okazji, z tego co widzę, mamy również te kostki jonowe. Na razie ich nie używałem, bo myślę, że mogą nam być przydatne do czegoś. Na przykład, nie wiem, jakby się jakiś portal pojawił, to fajnie byłoby mieć go otworzonego do jakiegoś miejsca. Ale tak, mamy obelisk. Czym ten obelisk jest? Jest obeliskiem. Nagroda prekursorów, zyskaj nagrodę za skanowanie technologii. I to jest obelisk, to jest energy generator i co, nic za to nie dostałem? Że to przeskanowałem? To musimy znaleźć tego pewnie jeszcze więcej. Wiem, gdzie jedna taka rzecz jeszcze mogłaby być i to jest w pobliżu wyspy, więc przy okazji możemy też tam wpaść. Więcej technologii prekursorów, to mam nadzieję więcej nagród dla nas w przyszłości. No ale tymczasowo musimy się skupić na wydostaniu z tego miejsca i moment, gdzie to gówno znowu będzie? To wyglądało jak ta roślina. O, i to jest to, widzicie? To się przystosowało do warunków, które tutaj panują w taki sposób,
że po prostu szuka czegoś, do czego ma się upodobnić i następnie wykorzystać tą umiejętność adaptacji do otoczenia, żeby coś zjeść, na przykład mnie. Fajnie bardzo, bardzo fajnie. Teraz płyniemy w stronę wyspy, w takim razie, skoro już mamy to załatwione, to czas na... Chyba już się wydostaliśmy, tak? Dobrze widzę? Już to jest zwykłe, tak, to jest Twisted Bridges. W nocy tutaj naprawdę można nie wiedzieć, gdzie się płynie. Gdyby nie grawitacja, to pewnie kompletnie postradałbym zmysły. Ale teraz płyniemy prosto na wyspę. Wysyłamy rakietę z próbką. I zobaczymy, co dalej się stanie. Oho! Oho! Nie zauważysz mnie, mam nadzieję. Ten jest troszkę większy niż ten, którego widzieliśmy wcześniej. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, to jest chyba jakiś biom grzybowy. I to jest gigantyczny grzyb. O, nie wiem, czy chcę tutaj pływać bez modułów głębokości, ale fajnie było to zobaczyć z daleka. I na tym razie pozostańmy. Tam też jest coś gigantycznego albo niezaadowany teren. Czy to są te wieloryby? Te wielorybopodobne? Chyba tak, tam wyżej były, ale na razie się na nich nie skupiam. O, jest ten statek chyba, którego jeszcze nie sprawdziłem, więc jego sprawdzimy, jak już tu jestem. Tylko myślę, jak ukryć mojego biednego kolegę przed tym wszystkim, co to jest. Okej, 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 ja już mam mało tutaj życia. I jest to, czego szukałem, jest to stanowisko. Dosłownie za tym stanowiskiem byliśmy ostatnio. Nie no, ja to muszę ukryć gdzieś tutaj. Tu jest nawet wejście chyba podświetlone, które mam rozwalić, więc tak to zrobimy. Tylko teraz tak, ja się ukryję tutaj, muszę troszkę to naprawić, ponieważ jeżeli tego nie naprawię, to będzie z nami kiepsko. Tutaj na trójeczkę sobie to dam. Jeszcze raz muszę wyjść na trójeczkę i naprawiamy to. Do setki trzeba to naprawić, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to będzie naprawdę źle. No by mnie teraz nie próbowali tego będzie. Mam nadzieję, że tam wodę jakąś znajdziemy też na miejscu. To jest ważne. Zresetujemy sobie tutaj tlen, cyk, wychodzę i... Płyniemy od razu do tego miejsca. Tam coś na dole jeszcze jest, tam trzeba by to sprawdzić. Mówię wam, że czasami warto jest tu się po prostu przebić. O, to już było przebite akurat. To może dałoby się rozwalić. Nie, tego nie. To płyniemy dalej. Coś, cokolwiek dla mnie tu będzie. Jest woda. Nie, to jest jakiś moduł do Seatrucka chyba. To go sobie zbierzemy. Zespawane drzwi, to ja się domyślam, co tutaj może być. Tu prawdopodobnie tak, tutaj będzie ten moduł, którego ja potrzebowałem wcześniej do naprawy. Ale jak pamiętacie, udało mi się go zajść tym większym statku, więc tutaj miałbym na pewno ułatwioną robotę. Nie ma co ukrywać. Zobaczmy tylko, czy to tutaj jest. Jakby było, to to sobie tutaj w tym miejscu zostawię i zabiorę, jeżeli będzie mi potrzebne w przyszłości. Widzicie? Tak, to jest dokładnie to. No niestety nie znalazłem tutaj nic, co by mi pomogło z wodą, więc akurat o tyle kiepsko. Mam nadzieję, że tutaj cokolwiek się pojawi. Mam nadzieję, że nie atak... Czy on atakuje mojego Seatrucka w tym momencie? Proszę go nie bić, dobra? Proszę go nie bić. Uspokójcie się tam, o cholera, tam też oni są. Mam przechlapane teraz. Oś tutaj rybcio, kochana. Ja sobie tu muszę to przeskanować. Nie mam nic, co to jest w ogóle? To jest moduł prędkości w takim razie, tak? Okej, moduł prędkości. Nie ma nic, czym bym się mógł szybko napoić, ale najważniejsze jest to, żeby to odkryć wszystko tak jak należy. Więc tak, co możemy przeskanować? To, technologia prekursorów. I oni tym badali te szkielety, które tutaj są, tak? 3 na 15, no to nie jest chyba tak źle, ale więcej nic tutaj przeskanować chyba nie mogę, no chyba, że to. Tego też nie mogę przeskanować, o dziwo. Miałem nadzieję, że wszystko mogę przeskanać. A to są tylko światła, o kurczę. Nawet światła tutaj mają jakieś specjalne. Jakakolwiek rybka doda mi odrobinę pićku, może ty? Piropusznik, tego nie znam jeszcze. A to co? Lid, dobra, to weźmiemy sobie lid, jak już tutaj jestem. Na pewno się przyda. I spadamy z powrotem do Seatrucka. I tutaj już chyba nic więcej dla mnie nie ma, więc... Jedne co pozostało zrobić, to napić się czegoś, a następnie grzecznie udać się na wyspę, by wystrzelić rakietę. Uwaga, patrzcie na to! O nie, rozbijemy się zaraz. Cholera, szybki nawrót. Niestety musiałem wrócić za szybko do kapsuły, żeby
troszkę picia sobie ze sobą wziąć, ponieważ bałem się, że zginiemy na wyspie, ale teraz jesteśmy już chyba bezpieczni, możemy udać się sprawdzić, ile rzeczy potrzebujemy do tej rakiety, czego tak naprawdę potrzebujemy i czy przypadkiem znowu ktoś nas tutaj nie odwiedzi. Co do tej babki, która nas tutaj odwiedziła, to ona gdzieś wyskoczyła w tamtym kierunku i myślę, że warto byłoby to sprawdzić w przyszłości, ale na pewno będziemy potrzebowali jakiegoś modułu głębokościowego, bo jedyny teren, jaki mi na myśl przychodzi, to właśnie ten grzyb, którego widziałem po drodze. I dalej chyba nie mam żadnego pomysłu, co jeszcze można byłoby sprawdzić, co faktycznie by nas do niej doprowadziło, o ile w ogóle chcemy za nią iść. Bo w takim razie mamy trzy osoby, które aktualnie żyją i mieliśmy z nimi kontakt. Jeffrey, ta dziwna pani oraz ja. We własnej osobie. Tylko zastanawiam się w takim razie, po co są nam dwa elementy, ten shipwreck. Skoro nie możemy z drugim nic na razie zrobić. Jeden na pewno wykorzystaliśmy tutaj. Ta drabinka w ogóle działa? Nie, nie działa drabinka. Ale tamto coś mogę przeskanować, bo... Nie, no, to już skanowałem. To już skanowałem, naprawdę, to już skanowałem i znowu mogę to przeskanować. Ale rakiety nie ma, więc mam nadzieję, że nie będzie jakaś super droga. Rakieta kosztuje 2 tytanu, no akurat 2 tytanu to ja jestem w stanie tutaj sobie zafundować, moi drodzy. Szczerze miałem nadzieję, że uda nam się wydać rakietę jeszcze kiedy będzie słońce, ale widoczność mamy dobrą. Widać mniej więcej gdzie jest Vesper i nie wiedziałem, że ona tak się świeci. I chyba w takim razie możemy wysłać to, czego potrzebujemy, tak? Mam nadzieję, że wszystko dobrze teraz zadziała. I że to jest właśnie to, co muszę wysłać. Leci! Leci rakieto! Jak najdalej! Znaczy, jak najdalej, prosto do Vesper! Czy ja tam też nie mogłem spakować przy okazji? Halo, zrobiłem rakietę, która tam poleciała, a ja się tam nie mogę spakować? Vesper, the sample's on route. Roger. Próbka w drodze, ładunek potwierdzony. Mogę kolejną zbudować, o kurde. No, to w takim razie to jest chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Chociaż jedyne, co teraz mogę zrobić, to grzecznie oczekiwać, aż Vesper da mi znać, co dalej. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja w tym czasie postaram się trochę materiałów pozbierać, jakby były nam potrzebne do kolejnych odcinków. I fajnie byłoby w końcu mieć ten drugi moduł głębokościowy. Może mi się uda te rzeczy znaleźć, poszukam tego i widzimy się, mam nadzieję, już za 2 dni. Pow i cześć. Pamiętajcie, łapeczka w górę, odcinek będzie szybciej.